Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony mawia Soled i witam w kolejnym odcineczku Spadku po Dziadku. Latające szybkie kury są z nami i Tanas również też. Dzień dobry. Zgrabiarka, a zgrabiarkę pogania. Tanas już zasiada do naszego byczka i jedzie czym prędzej ino na miasto sprzedać sałatę, pomidory oraz żegnamy się z naszym pięknym papa, z naszą piękną przetrząsarką. Robotę zrobiła, jeszcze na polskich seriach będzie, także tutaj nie ma się co martwić. Trzeba przywitać nowe maszyny. Nie chciało mi się bawić w złożenie, bo jechać teraz godzinę. To wszystko ogarnęliśmy sobie poza odcinkiem, wszystkie maszyny przyjechały. Mamy tutaj używaną zgrabiarkę czterogwiazdową klasa. Myślę, że naprawdę fajną robotę powinna robić i będzie taką już dość sporą maszyną, jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, bo jest taka na wyrost, można tak powiedzieć. Daliśmy za nią 4800. Myślę, że dość dobra cena jak za używkę, a też nie wygląda w jakimś tam tragicznym stanie. Ważne, żeby robotę robiła. Do tego kupiliśmy zgrabiarkę i powiem wam tak. Naszukałem się co niemiara, aż w końcu znalazłem. Nie na wielu stronach naprawdę można ją ogarnąć, bo gość, który ją wydał, prawdopodobnie wydał ją chyba na swojej tylko stronie, na której trzeba było zapłacić, żeby ją mieć. Ja jestem w szoku, bo nigdy wcześniej się z nią nie spotkałem. Jest tak modyfikowana, że szczerze, nie wiem, mamy dzisiaj koło 30 odcinka, może już nawet nie. To starczy nam do setnego, jeżeli by tak było. Bo można ją zmodyfikować na takiej dużej ramie, dokupuje się taką ramę, wtedy to wygląda, wiecie co? Ta zgrabiarka jest jak wały. W sensie, że wiecie, jedną za drugim podczepiasz, zjeżdżasz na pole i wtedy tak, na takiej ramie przyczepiasz z lewej, z prawej i mogą być, że zgrabiałem do środka, mogą być, że obydwie na boki. No naprawdę można ją tak modyfikować, że w przyszłości będzie super. Daliśmy za nią koło 4000. Myślę, że też powinna dość fajnie się tutaj u nas spisać i nareszcie mamy taką fajną zgrabiarkę, która działa i która jest taka inna, jakiej jeszcze wcześniej nigdy nie mieliśmy, bo to też na tym bardzo mi zależało, no bo ta seria, sami dobrze wiecie, jak wygląda. Pomidorki u Tanasa już mogliście chyba zobaczyć, jak dobrze pamiętam. Naprawdę wyglądają świetnie. U mnie mamy już maj, także jak widzicie sami, jęczmień, no to już pięknie wkostrzelił, trochę chwastów jest, ale to nie szkodzi. Kury to tu mają raj i no ze stunką teraz. Mieliśmy 20 tysięcy, poszły pieniądze, no na były wydatki właśnie na te dwie rzeczy. Tanas teraz właśnie, jak widzicie, zawiózł sobie pięknie naszą sałatę i nasze pomidorki. Teraz jeszcze od razu jedzie do Andrzeja na targ sprzedać naszą zgrabiarkę, bo ona już u niego była wcześniej zawieziona, i pojedzie też sprzedać pająka, więc za to też fajnie pieniążki dostaniemy. O, no i pięknie tutaj też coś poleciało. Co się wydarzyło właśnie? To drzewo, które mieliśmy wszystko wycięte, te najmniejsze wszystko poszło na płot. Łąka już jest ogrodzona. Zobaczcie sami, moim zdaniem od razu całkiem inny klimat jest tutaj na tej mapce. No i jak widzicie, kolejne pieniążki doszły, także tak źle nie wyszliśmy. Do tego jeszcze doszło nam tysiaczek za to, że chłopaki nam zapłacili za 2 miesiące, jeśli chodzi o użytkowanie naszej maszyny do sadzenia drzewa. Ja postanowiłem, że się troszeczkę pobawię, żeby to fajnie na odcinkach wyglądało, żeby coś się w końcu tutaj też innego działo. Postanowiłem zrobić właśnie tą oto drogę z tyłu gospodarstwa, która prowadzi na tartak i jest dwa razy, myślę, że krótsza. Więc tu naprawdę będzie się super jeździło, bo no była nuda, bo tam jeździć to tak nie było klimatu. Tu się od razu pobawiłem, jak widzicie, krzaki, drzewa, droga utwardzona, tego wszystkiego troszeczkę narobiłem i moim zdaniem jest naprawdę super. Zaraz sami zobaczycie, gdzie wyjedziemy. Łyczek tutaj gumisiowych jagód i ciśniemy sobie z drzewem. To wszystko, co mam z tyłu, to zostałe pozostałości, to co nie dało się wykorzystać na płot, to już są ostatnie takie sprzedaże. Myślę, że wrócimy do salda konta, które ty miałeś przed odcinkiem, także wyszliśmy naprawdę mega dobrze. Z racji tego, że mówię, no gdzieś tam jeszcze sprzedałem te truskawki, kupiłem coś tam jeszcze tego nawozu, także naprawdę bardzo fajne pieniążki tutaj mieliśmy. Szczerze, no ile? 4000 dostaliśmy za nasze maszyny stare, za nowe wydaliśmy 9, gdzieś to tak by wychodziło. Już teraz mówię, nie patrzyłem dokładnie, bo tam w jednym było 4 coś, 4600, 4700, w drugim było 4200 chyba, więc to tak ładnie sobie wyszło. Dobra, podjeżdżamy i widzieliście, jak już szybko sobie dojechaliśmy tutaj do chłopaków.
O, nasza pięknie maszynka sobie stoi. Widać, że chłopaki użytkują. Odpinamy pasy. I sprzedajemy. Proszę cię, panie, bardzo. Wracamy naprawdę na super tory. Nadal zastanawiamy się, nie czytałem komentarzy u ciebie, mordo. Jak tam z tym, jak z tą wełną i co w ogóle robimy. Nie wiem, czy też to czytałeś, czy nie? Jak będziesz tam gdzieś mógł, to możesz sobie na telefonie odpalić, zobaczyć, co tam ludzie, co tam właśnie ludzie sobie piszą na ten temat, bo jestem też mega, mega ciekawy. No teraz miałem dużo zapierdzielu, no bo mówię, skończyliśmy to po sąsiedzku. Tu chciałem poogarniać właśnie tą drogę, wiecie, te drzewa, ogarnąć łąkę. Naszukałem się z tymi maszynami, trochę roboty było tego wszystkiego. I powiem wam, że no ze 3 godzinki myślę, że mi zeszło, ale już miałem ogarnięte to chyba we wtorek. Dzisiaj mamy ogólnie Wielki Czwartek. Wreszcie coś innego nagrywamy, morda mi się cieszy. Z jednej strony, bo trochę już to od zera naprawdę, no dało nam w kość. Ale mam karteczkę, na której mam rozpisane, co kiedy wstawiam i tak szczerze, do wtorku, jeżeli nagram, nie licząc tego odcinka, bo ten odcinek na czwartek powinniście dostać, mam nadzieję, że go dzisiaj oglądacie, życzę wam miłego popołudnia i jutro miłego piąteczku, także wtedy wychodzi, że macie na piątek po sąsiedzku, które jest już nagrane, jest przekozakiem. Chyba jeden z najlepszych odcinków, jaki udało się nam kiedykolwiek po sąsiedzku nagrać. Także już bardzo serdecznie zapraszamy. W weekend zapraszam do Tanasa na 50 twarzy od razu, także mała taka lekka zdrada. Co to się tam działo na moim odcineczku. W sobotę macie od zera kolejny już odcinek, także mega fajnie, że to będzie gdzieś tam schodzić. Mam nadzieję, że uda się nagrać Huntera i Farming Life'a. Farming Life'a na pewno. Huntera nie wiadomo, bo nie wiem, jak będzie Bron, czy Bronek będzie jutro, bo dzisiaj go cały dzień nie ma. I na wtedy tak, czekajcie, to źle powiedziałem, na sobotę od zera, a Hunter i Farming Life, albo niedziela, poniedziałek, no one te dwa się wymienią ze sobą na pewno. I wtedy na wtorek mam Łot Zera do Farmera, ale już od wtorku będziemy, więc będziemy nagrywać na, że tak powiem, na Reeli, żeby nie było, że znów nagrywamy mega na zaś. Do tego fajnie, bo gdzieś teraz do Tanasa sobie polecimy jeszcze jakieś 1-2 odcineczki, żeby też było coś na weekendzik. I fajnie, bo wszyscy będziemy mogli sobie zrobić tak naprawdę wolne. Ktoś będzie chciał sobie postreamować, to będzie miał czas na przygotowanie wszystkiego. Ja dzisiaj wstałem o 7 nadzwyczajnie, z dnia na dzień coraz wcześniej się budzę. Więc powiem wam, że naprawdę mega fajnie. Mamy godzinę 12, więc już jest wychodzi na to, że już jest ponad 5 godzin na komputerze jestem. Co do tego, bawiłem się na od zera. Przebudowuję gospę, powiem wam, wcale nie jest tak łatwo, jak myślałem. Robię już trzecią i ta trzecia chyba będzie dopiero w miarę finalną wersją. Tu mam belki, mam wszystko, chciałem wam pokazać, jak wełnę fajnie zeskładujemy pod schodami, mega ładnie to to wygląda. No tą stodołę mamy naprawdę do wykorzystania. Mamy ludzie pisać, że jak mamy gdzieś miejsce i tak dalej, to możemy postawić tam przędzalnię, bo za ubrania dosyć fajne pieniądze się zarabia. No właśnie, tutaj byśmy bardziej, wiecie co, uderzyłbym ludziska, że zrobilibyśmy coś takiego, że postawilibyśmy, zrobilibyśmy parking, że normalnie ludzie do nas przyjeżdżają, pracują tam, nie wiem, to jest szwalnia, czy jak to się to tam nazywa, przędzalnia, tak, o bardziej przędzalnia. I byśmy zrobili, że normalnie mamy swoją firmę, wiecie, zrobiłbym jakiś, może... Aha, to kosiarkę tak słychać. Jo. Ja pierdzielę, jak nożyczki jakieś. Ale fajnie, ja wcześniej nie słyszałem aż tak. Nie? Nie. Normalnie tak chodzi. Zarąbiście. Tutaj, bo mówię, po podniesieniu chyba już ten, po tym jak robiliśmy to mulczowanie ostatnio, to chyba mordo teraz już normalnie kosiarka chodzi, co? Z tą... No, czy ja wiem. No, no bo ostatnio był taki problem, że kurde, przecież... Na godzinę wyjechałem tam pod górę, mój Jezus. Co? Ale mnie odwinęło. Dobra, ja sobie wrzucam taką szósteczkę. O. Myślę, że siódemeczka to będzie max, ale zobaczcie. No już, no znudziły się te małe. Tym bardziej, że wiecie, ja mi się już nie chciał tak robić tych sianokosów, tą cholerną z grabiarką. Tutaj jest masakra pod względem tych modów, bo gdzieś tam chwilę pisałem z puszkapem i kurde, no masakra pod tym względem jest, jak te mody wyglądają teraz i to sprawdzanie na cholernym modhubie, no to raz działa, raz nie działa i jest masakra. Ostatnio coś tam tych budynków wyszło, ale naprawdę brakuje tych właśnie przetrząsarek, zgrabiarek, najbardziej zgrabiarek, bo nic polskiego oprócz tej, co mamy na posąsiedzku, no tak naprawdę kurczę, no nie ma, nie? Także fajnie, że wreszcie coś się też wymieniło.
bo żeby te dwie serie nam, wiecie, razem jakoś tak nie korzystały z tych samych modów. Mieliśmy, teraz tam mamy pająka, moim zdaniem tam do 30 wygląda on naprawdę świetnie. Dlatego też tutaj przyszedł czas, aby to zmienić, bo w jakimś tam pewnym stopniu w te Sianokosy gdzieś tam jesteśmy uwiązani na tej serii, bo jednak mamy tych ugorów naprawdę sporo. Choć z sezonu na sezon, zobaczcie, jakoś w miarę w głowie to mamy zrobione, że się rozwijamy. Ostatnio naprawdę tu nie było klimatu na tych wszystkich poletkach, teraz moim zdaniem ten land od, można powiedzieć, lewej strony, czyli tego dużego pola, tam już mamy konkretnie to wszystko zrobione, teraz mamy konkretnie zrobione tu, zostaje nam ino zaużytkować wszystko z terenem związanym z tyłu gospodarstwa. Jak już to ogarniemy, to myślę, że naprawdę seria pójdzie moment, wtedy od razu dojdzie ciągnik, jeżeli by naprawdę ta produkcja jakaś ruszyła, jedna, druga, powiem wam, że naprawdę jestem w stanie tutaj sobie w tę produkcję pójść, bo tutaj patrzę na chłopaków, na biznesmenach. Czy na przykład teraz my na Odzera, mając kurde już tak fajnie dwie produkcje ogarnięte i idąc w kolejne, no to naprawdę się nie mogę wręcz doczekać. To akurat ta seria taka miała być, że mieliśmy tutaj robić te meble i tak dalej, nie? Teraz no także tu w przyszłości meble to już musimy, wiecie, mieć kasy w ciul, musimy mieć już HDS-a, musimy mieć porządny sprzęt, no bo to już trzeba konkretne drzewo ciąć, no bo przecież takich malutkich deseczków, takim jak czasami wozimy tu, to nie będziemy, tylko trzeba te największe drzewa mieć, nie? A no, taką przędzalnię też muszę sobie. No, ale taka przędzalnia, teraz tak myślę, jakaś nieduża firma, wziąć kredyt, na pewno bym wziął kredyt na to, no bo żeby to realnie wyglądało, no bo gdzie takie chłopoki by miały pieniądze, żeby otworzyć jakąś tam firmę, nie? Więc tutaj na to bym bardziej poszedł, że bierzemy kredyt i po prostu ten kredyt spłacamy i myślę, że na spokojnie byśmy byli w stanie go spłacać z tego wszystkiego, co mamy, nawet póki co z tego naszego ogródka, bo jednak sporo mamy tych truskawek często i tych pomidorków jest, także ja powiem ci, ostatnio na polskiej zacząłem grać, że właśnie, o, zakleszczona chyba skrzynia, bo już tam widziałem, że Wajka coś załapał i poszło. Tylko tutaj sam mogę zmienić, ale te NL, co mam teraz, bieg, to tak wolno. Powiem ci tak, szczerze kosisz, to możesz sobie mordeczko wziąć ten, włączyć sobie nie automatyczną, tylko ręczną skrzynię biegu i se na siódemkę, dziewiątce, na numerycznej czy plusem, minusem se biegu stawisz i będziesz leciał jak talara. Bo powiem ci, że my też 30 teraz ostatnio używałem na naszej serii. No gdyby nie biegi, to bym nie miał odcinka, nie? Bo bym nie za cholę dopasował. Najlepiej używać z pierwszej, z pierwszego zakresu, czyli coś tam z polowych, wyższy bieg, nie? Żeby on miał te obroty. On jak będzie miał obroty, to on wtedy będzie szedł. No, teraz mi się włączył dobry, to idzie ładnie. No. Tu masz, wiesz, też spoko, bo praktycznie non stop jeździsz pełną prędkością, nie? Siemano. Siemano. Tak narzucił mi na koło. Przepraszam. Ale idzie ten zator z tym, co? No kurde, jeszcze ogólnie bardzo fajnie to jest wyprofilowane wszystko. Jest tak mega zgrane. Jak ja podczepiłem, to mega się zajarałem tym. Ogólnie miałem chęć pobawić się kolorami i zrobić w kolorach zetora, ale mówię, dobra, już nie bądźmy tacy. No bo praktycznie, jak widzieliście ostatnio, mamy taką samą kosiarkę jak i ciągnik. Miałem chęć porobić takich zestawów kilka, ale mówię, dobra, klas to klas. Niech będzie, tak, że mamy już jakąś porządną maszynę. Najgorzej tutaj znosi pod górkę, nie? To jest masakra. To tak kontrować, że... A na temat drzew, jak teraz czytałeś komentarze, było coś czy nie? Na temat jak... W sensie sadu. Nie. Nic nie pisali. No właśnie, ja się rozglądałem. No to niestety... A wiesz co, se mordo, zrób? Nie podnoś, jak będziesz jechał w tamtą stronę, nie? Cały teraz jak jedziesz i masz dobry bieg, no, ci wrzuci, to nie podnoś, ani weź se ten pomad, ustaw na tą samą prędkość i cały czas se tak jeździ. Bo może przez to, że właśnie podnosi, że on szybko jedzie, później zmienia bieg i on tu nie jest w stanie pod górkę od razu fajnie ogarnąć. Jak będziesz może jechał z całą prędkością... Czyli tam i tak znasz, wiesz, bo tam kosiarka jakby za nisko była i... No to już wtedy nic nie poradzimy. Co ja jedynie znalazłem, no to drzewa klonowe. No niby, no tak jakby patrzeć na nas, to jesteśmy trochę taka a la Ameryka. Czy tam coś widziałem, że możemy tutaj pójść. No, ale kurde, nie wiem, czy właśnie, no, ja z tego co kojarzę syrop klonowy, no to gdzieś tam głównie to jest ta. O Jezu, oni mają listek, Boże, biało-czerwona flaga, Kanada. No. Że to jest typowo kanadyjski gdzieś, no tutaj, czy to gdzieś tam nawiązuje, nie wiem. W Polsce też jakby, to na te drzewa wisi, to nie wiem, czy jaki tam... Nie wiem, czy w Polsce produkowany gdzieś jest syrop klonowy. Znaczy, ale jakiś inny na pewno jest, moim zdaniem. No jakiś syrop pewnie tak, ale czy klonowy? Ciężko mi powiedzieć, nie? Może i tak więc, ale no nie chcę tu teraz nikogo prowadzać w błąd, ani nic coś na drzewie. Daj Boże, żeby człowiek tam nie widział i będzie w porządku. Daj Boże, żeby nie.
Dobra, cygmek, fuch. Ale jakby coś takiego było, to warto się to schować, no. No z jednej strony to jest spoko, bo tam tak, i masz skup. W Polsce nie jesteśmy na tej serii. No nie, właśnie nie. Mówię, to jest typowo amerykańska, więc no Ameryka, Kanada, no to już, bo to można nazwać, że jeden pies, tak? A więc w jakiś tam pewien sposób to powinno się tutaj fajnie zgrać. Kurde, tak myślę, nie. Dzisiaj wiecie co, nie robię sobie koszenia. Zrobię sobie koszenie, ale zrobię sobie je gdzieś tam, kiedy indziej po prostu. O mój Jezu, z bokiem. Dobra, czekajcie, ja sobie tak, czy tu jest szerzej? Jo, tu jest szerzej, więc sobie objedziemy. Jo, trochę zostaje. Pasuje. Na chwilę moment będę miał ogarnięte. Spoko, bo weźmiesz i ten, jak skończysz kosić, to mi zepniesz zgrabiareczkę. No problem. A ja sobie wtedy fajnie, bo pozgrabiam. Pod szafką sobie pojeździmy. Dobra, ja sobie tu wtedy cofnę, żeby ci się... Ale ja naprawdę nie wiem, wczoraj dzisiaj tego w ogóle nie usłyszałem, że ona tak zarąbiście chodzi. No. Ona mają na tym, nie? A to po prostu. Tak, bo ja mu mówiłem, że weź to stąd, bo jest zarąbista i fajnie wygląda, więc. Też mówił, że też muszę, że mu się podoba, także luźniutko. No zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj nagramy, bo czwartek Adaś miał wyjeżdżać do siebie i. Powiem wam szczerze, nie wiadomo, bo Adaś się obudził z takim bólem gardła, że mówi, nie wie sam co się dzieje. Mieliśmy już nagrywać dawno już po sąsiedzku. A niestety, no coś Adasia pobiło. Mój Jezu, myślałem mordo, że ci ściągnął obiekcji, wyleciał do tyłu, ciebie ciągnęło. Poprosi tutaj, mijaczka. Patra wrzuci walkę i już jest. Kozak, dobrze, chociaż mówię. Może do wymiany chyba. To są takie kosiareczki. Czekaj, powiem mijaka. A tam tyle, to widzisz, to dwie. O, dobra, teraz dobry bieg, teraz pójdzie. O, widzę, ona by musiała wyżej podnosić, ale nie mogę zrobić wyżej. Z racji tego, że... Mulcher by nie działał, no by tylko siarkę trzeba przerabiać. Piczo, zostało. Ja już da radę na raz. Ja już sobie pięknie tutaj poprzetrząsam. A dzisiaj właśnie tak mówię, skupię się tylko na sianokosach, mam nadzieję, że jeszcze będzie gdzieś chwila. To później po tym później po zgrabianiu zepniemy tą do nawożenia naszego lejka i bym nawiózł sobie ziemniaczki, bo nie są nawiezione i nawiózł bym tutaj sorgo, bo chyba prawdopodobnie do tanasa będziemy przewijać i będziemy starali się ogarnąć jakieś żniwa. Tylko nie wiemy, czy będzie ktoś w stanie nam pomóc przy żniwach, czy będziemy coś wymyślać sami. Ale mam nadzieję, że jakiś pomysł fajny na to przyjdzie. Dobra. Cześć, o Jezu, jak szybko to zawija, nie? To jest diabeł. Szatan zielony to jest normalnie. Elegancko. I się na kosy zrobione. A ta firma by, wiecie, mogła tu nawet spoko, bo ja bym tą firmę stawiał tutaj przy tym. Jak jest pomiędzy polem tym sorga, co mamy zasiane, a pastwiskiem, o, tu gdzie patrzę, gdzie te krzaczki są, co nie ma drzew. Gdzieś tutaj bym w tym miejscu, bo to, wiecie, no musi być blisko, żebyśmy też jakoś nie musieli daleko wozić. A żeby też to było na widoku, no bo co, postawimy z tyłu taką firmę, to i w ogóle prawie nie będziemy widzieli w krzakach, to też to będzie dziwnie wyglądało. A tu, wiecie, no jeżeli firma, może by się ktoś wziął, jakaś utwardzenie drogi, byśmy gówną sobie zrobili, nie? Może by tu do tego, do prezydenta napisał ino pismo. Do prezydenta? Tak. I by coś z tego ciekawego wyszło. Także no, mówię, firma na pewno dałaby nam dużo, nie? A no, kolejny asfalt to myślę, że jakieś budynki, ktoś by się mógł tu pobudować, by się zrobiło coś w tym stylu. Wioska, ale. Tak, jakieś wioski, żeby no nam się tutaj nie nudziło, nie? Dobra, możesz tam stać, mordo. No, masz tego, możesz sobie zgrabiarkę, możesz sobie podczepić prasę. Nie zdaje właśnie. To weź, no tu zrzuć mnie ze dwie belki. Trzymaj. Cygny kół. O, trzeba trawy się pozbyć, bo na zimę lepsze siano, nie? Karm rzuciłem. Jeszcze idzie? Nie, jeszcze. O, mordo, uważaj, bo górna rzeź to jest. O, dobra, koniec. O, dobra. Thank you very much. Pasuje. Dobra. Gitara, przy porszawce to się zapina normalnie. Miarę.
bo wiecie, to są nadolne zaczepy. A przypiąłem do zetora i kurde, strasznie wysoko było, myślałem, że nie będzie działać, ale działa. To jest fajne, bo wiecie, to jest napęd na koła, nie? To jest naprawdę spoczko, spoczko z grabiareczka. Pomysł jest fajny. Jak tam wciągnął do góry? No zanieśliśmy. Po każdą paczkę oddzielnie, wiesz, paleta postawiona na lepiej i każda paczuszka oddzielnie, nie? Dobra, odstawiamy sobie grabiareczkę. Wstrząsarkę. Mam się, że już miejsca nie ma w stodole, nie? Żeby to gdzie odstawiać. No, tutaj będziemy cały czas gdzieś tam kminić, coś wymyślać. Ale to wygląda, ja pierdziele. Kozak. Ja idę zobaczyć. Animaliczne są? No są, są, i to jakie? O, panie majstrze, elegancko. No, wreszcie, wreszcie mamy naprawdę konkret sprzęcior. To też prasę, wiecie, muszę podczepić? Mieć... Co, co? Prasę? Jo, prasę podczepić i powiem ci, że możesz przyjeżdżać i zaraprasować, nie? Właśnie, zmieniliśmy chyba ten pojemności, co? Chyba nie. Ajajaj. Kurna dziobka. No trudno. No żeśmy nie zmienili. No dobra, jeszcze się tu raz powoź, wiesz, sianem łatwiej, nie? Ogarnąć. No i ona. Więc no, trudno. I możesz powoli se prasować, nie? Wrzucić sobie tam jakiś biegnie za szybki i jazdunie, ja tutaj... No na razie poczekam, o co objedziesz, no, ja opiadę do dwa razy chyba dookoła, wiesz, żeby to obgrabić, tak konkretnie. No, żeby miał co prasować, to tak to. Wolno nie będę jeździł, myślę, że 14, skoro daję, to tak będę leciał. Bo to też szkoda, żeby, wiecie... gdzieś to nie działało, czekajcie. O, gdzieś tu wyhamował. Nie, 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 bo chciałem, wiesz co, wygrabić. Czy hamulce naprawiłeś, co? Nie, ona sama zahamowała tak dobrze, nie wiem jakim cudem. Rumania. Dobra. Ole kurde, ty, czekaj, ja nie, nie mogę chyba z mordu takiego wielkiego ci odwinąć, bo to będzie masakra. Czekaj. Może dam radę. Ja już może? Na koło. No przecież, kurde, czekaj, ja już nie robię mniejsze, ej, coś mi kamera chyba stryknęła, ale nie wiem, czy dobrze widziałem. Dobra, jazdunia. Okej. Dobra, próbuj to jakoś zabrać. Nie ma problemu. Ale ładne pokosy, nie? Sporo, w ogóle jak na trawisko, to dość sporo tego jest. Było takie pokosy, kurde, nie wiem, czy mieliśmy takie pokosy, chyba że ona jest tak szeroka i dlatego tak ogarnie. Ale no tu przecież będzie widać pobelka, będzie widać po belkach raczej. Jest kwit. Jo, ogarnia? Jo. No to super. No także tych pomysłów jest i no to tylko teraz przetwarzać. No mam najgorsze jest to, że muszę znaleźć jakąś tą. Muszę znaleźć firmę, która będzie przerobiona w mocach i sobie tam popodstawiać coś konkretnego, jakiś konkretny budyneczek, halę, coś takiego bardziej znaleźć. Już teraz. Żeby to dobrze ze sobą wspierało. Miało ręce i nogi. Dobra. Dobra, zobaczymy na zakrzynce, co się wydarzy. Krasiny odwrócić muszę. A po ile my tu mamy belki? 300 chyba. No to tak samo mamy jak na polskiej wsi. To jest 300. Udrynka jak cholera, nie? Przecież 500 były. No przynajmniej. Albo 600, coś takiego. To było drugi. W ogóle tam u tego gościa, co szukałem ten, tej zgrabiarki. Ma też prasy zarąbiste, takie New Hollandowska właśnie. To jest bardzo stylem. O, wygląda i ten patent jak te. Jak te nasze zgrabiarki, nie? Widać, że to ktoś właśnie na New Hollanda stare maszyny się nastawił. Także jakbyśmy kiedyś prasę chcieli zmieniać czy coś, to raczej na taką se pójdziemy. Więc właśnie może czekaj, by tu się nie zmieniało nawet tej pojemności. Zobaczymy, może jedynie na zbicie, bo trzeba ją na warsztat naprawić, ustawić to zbicie. I wtedy byśmy mogli pomyśleć i dać je na te 500, a na przykład jak później kupimy inną troszeczkę prasę i będą troszkę inaczej wyglądające belki, no to byśmy mieli tam po 700 na przykład. Jak najbardziej można, można. Dobra. Nie, no teraz zgabianie to jest czysta przyjemność. No ale to mówię, no pierwszy raz tak się mega cieszę ze zgrabiarki, nie? Dobrze, że wpisałem gdzieś w Google i ona mi na zdjęciach wyskoczyła. Mówię, Boże, co to za strona, nie? Kurde, ja patrzę, jakieś mody tu jeszcze są. No ale jak zobaczyłem, jak ona jest modyfikowana, no po prostu nie mogę uwierzyć, nie? Op, jest. Było konkret. W życiu realnym nie widziałem chyba.
fajnie, takie kółeczka, kurde, małe, no musi być naprawdę mega sucho, bo jak jest mokro, by trochę było, czy coś, te kółka by, wiecie, latały, to by była masakra, bo one by nie napędziły, nie? To też musi mieć jakąś swoją wagę i to wszystko, żeby to po prostu te koła dały radę to napędzać. Dobra. Elegant, bo ten tego pach, pach. Dawaj, 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 Porszawka, jadę. Mój mysł, ale bym dał teraz. O kurde, szkoda tego licznika bywelek, że nie mamy, byśmy wiedzieli przynajmniej w sezonie, ile bywelek mamy. Raz wtedy, co ty kosiłeś tę łąkę tu po lewej stronie, to stówka, ponad 115 belek, bo 15 dla siebie zostawiliśmy i stówka poszła na sprzedaż. To było naprawdę dużo. I teraz co razy sprzedamy to, co teraz kosimy, nie? No. No chyba tak, bo to jest dopiero maj. Więc wtedy byśmy sobie dopiero następny pokos zobaczymy, ile nam zejdzie i wtedy byśmy sobie, wiecie, zostawili na zimę, bo po cholerę to tyle. Lepiej teraz kasa się przyda, nie? Żeby mniejszy kredyt na przykład tak trać na... Tak, to jeszcze pokosów trochę będzie, tak więc ma spokojnie. Żeby była po prostu kasiora na tą firmę. Mam nadzieję, że jakichś pracowników ino tu znajdziemy, ale każdy za pochłanny roboty, bo w mieście to tam nie każdy chce robić. Dokładnie tak. A takie baby ze wsi, czy chłopy, to bardzo chętnie chciały. Jakie baby? Te baby opłacone stoją trzy na dole, trzy sztuki. Trzy sztuki. Są tutaj. No ogólnie tak patrząc, to kurde, chyba ten land, który użytkujemy teraz, jest większy, ale przez to, że ma gdzieś ten las, jeden, drugi, i ma to jezioro, to sporo go gdzieś nam tam odchodzi, więc tego tak nie widać. No a z tyłu, jakby nie patrząc z tej powierzchni użytkowej, można powiedzieć, że jest takie 50-50. Jakby więc, no kurde, no tam trzeba sporo. Na pewno chcielibyśmy sadzenie jeszcze zrobić jakieś takie porządne. Drzewa z tyłu, ja sobie już nawet patrzyłem gdzie, więc na następnym odcinku moglibyśmy się nawet za to wziąć, bo to dość spoko by wyglądało przy takim starym lesie posadzić po prostu nowe i później, wiecie, jak będziemy wycinać, to od razu tamte nam zagają, tak jakby to. Więc zaraz jak będę... Nie ma problemu, to zatrzymaj się. Na końcu to wyskoczę i wam pokażę, gdzie byśmy mogli sobie taki lasek ogarnąć. Dobra, czarny kwór. Tutaj patrzcie za kamieniem. O Boże, piła. Myślę, że tak jakbyśmy wymulczowali, o, odtąd do drzewka. Jo. Nawet drzewko w środku mogło być, czy tutaj. O, patrzcie, tam idzie droga. Więc gitara, robimy drogę, wypuszczamy i robimy od razu drogę idealnie zgrywającą się z tą drogą. Wtedy ja się pobawię od razu krzakami wszystkim i ładnie drogę zgramy do koniarza. Także no, mówię, nie chcę wszystkiego od razu, tych kart wszystkich odkrywać, tak zwanych. Tak powiem chyba. Żeby po prostu, wiecie, na tych odcinkach ciągle coś się działo nowego. Mam nadzieję, że gdzieś tam w jakiś sposób to swoich wiernych fanów ogień ma. Dobra. Mamy, kurde, już prawie 30 minut odcineczka. Ja sobie chyba zaraz wjadę właśnie poprasować te kilka beleczek. Nie ma problemu. I wtedy ty pojedziesz i przeczepisz mi rozsiewacz. I później na koniec podjadę i ogarnę. Czy my jesteśmy w stanie teraz to zwinąć? Jeżeli tak, to mamy idealną łąkę. I chyba ta łąka tutaj z nami zostanie, tylko nie wiem, może byśmy po prostu z czasem zrobili tak, żebyśmy ją zorali i zasieli swoją trawę, ale z drugiej strony podłoże takiej malowanej trawy jest tak piękne i chyba i tak wystarczająco dużo belek nie dostajemy z niej, że chyba nie ma sensu się w takie coś bawić, nie? Z tym kompostem cały czas gdzieś rozkminiam, bo to by dało nam... elegancko. Dałoby nam nowe prace, bo są jakieś małe rozrzutniki, widzieliśmy i w ogóle. Dałoby nam takie małe prace, jak na przykład rozważenie tego kompostu po polach, abyśmy właśnie z takiej sobie zgniłej trawy to robili. Dobra, podnoszę do góry, wyłącza się. Dobra, trzymaj. Dziękuję bardzo. Ale, kurde, pięknie. Na tej serii też naprawdę wyglądają te shaderki pięknie, bo... Może shaderki, inaczej, bo tutaj się pytacie, kurde, skąd te shadery, jak je ogarnąć i wszystko. Tutaj powiem wam tak. Większą i największą robotę, nawet takich, myślę, że 80-85% robi oświetlenie mapy. Niestety to oświetlenie nie jest wydane,
Czy będzie? Nie mam pojęcia, bo to oświetlenie po prostu dostaliśmy. A wy właśnie pytacie o shadery, później piszecie, że wam nie odpowiadamy na te komentarze. I dlatego właśnie chciałem się to poruszyć, bo mówię, tutaj shadery każdy sobie... Każdy z nas ogólnie, powiem tak, każdy z nas w ekipie ma inne shadery. Oświetlenie najczęściej mamy to samo, ale każdy z nas ma inne shadery, bo wtedy każdy sobie, wiecie, do kolorki. Tak, to jest, gdzieś to oświetlenie to daje nam to, że jest jaśniej na mapie, te cienie nie są jakieś mega cholernie ciemne i to wszystko. A teraz my shaderami sobie nadrabiamy po prostu, czy chcemy mieć wyostrzony obraz, czy chcemy mieć bardziej większe kolorki, czy chcemy bardziej, żeby były takie, wiecie, jakby to powiedzieć, takie bardziej padające w szarość. Więc mówię, tutaj każdy ma to ogarnięte pocie. Kurna dziot. Ja mi się rozsiała. Czy co? A nie. Ja tylko podczep rozsiadza se go napełnię, nie? Jak tam później przyjdę. No problem. Podniosłem kurna dziot i nie opuściłem. Przed tam jest coś rozsiane, nie? Ty! Kurde, tylko właśnie nie ma nawozu. Czaroś. Siewki brałem, gdzie on jest? Jojo, ja zużyłem, bo mordo rozsiewałem na jęczmień i rozsiewałem je pierwszą fazę pod tego. Pod sorgo. No dobra, więc no. Zużyłem i dlatego on jest pusty, ja mam dwa worki naszykowane, żeby to rozsiać i te worki chciałem sobie wsypać ładnie na odcinku. No dobra, nie ma problemu. A powiedz mi, weź sprawdź, bo strasznie dziwnie wyglądało pole jęczmienia pod względem nawożenia. Tam jeszcze jedna dawka musi pójść na pół pola, nie? Tak, tak, bo to co było wyorane, nowo to tak. Jest wiesz, nawiezione, nie? Już na trójce, a to jeszcze... Dobra, czyli będziemy musieli to pamiętać przed przelianiem. Do ciebie odcinek. Tak, ja właśnie no tutaj i mówię, te dwa worki powinny mi starczyć, bo na ziemniakach w jedną stronę, a na sorgu w jedną i w drugą jadę i mam z głowy nawozy. No naprawdę mega fajny odcinek się ułożył, bo zrobiłem wszystko to co chciałem. Wiecie, no, tych prac małych na tej serii jest naprawdę sporo. O, więc gitarowo. Dobra, nie będę już chyba tych mijaków poprawiał. Chyba, że nie wiem, chcesz albo możesz pojeździć, mordo, jak chce ci się, nie? Mogę pojeździć, chyba. To i po to poprawiać te mijaczki. Nie ma problemu. Bo to mi tam gdzieś manewrować przy belkach, wychodzić, to szkoda. Szkoda czasu, ale zobaczcie, dzięki temu, że mam takie oświetlenie, teraz w stodole wygląda to normalnie, już nie piszecie, że nic nie widać. Ja sam zawsze też wolałem o wiele mocniejsze cienie. A teraz powiem wam, że naprawdę. Przyzwyczaiłem się mega, bo nie muszę się denerwować i wygląda to naprawdę spoko. Dobra, mamy nasypane. Dawaj maryna, firmowe paliwo 100 kilo. No jajku mamy cholernie dużo. Przydałoby się właśnie jakąś produkcję, żeby te jajka wozić. Ale nic tam na razie takiego konkretnego nie mamy. Swojego. Na razie nie. Jedynie na targowisku, więc no po prostu składujemy te jajka. Wiem, że to niezbyt realne w takich ilościach. Dobra, jazdunie. Kurde, paluni. Ale fajnie to wygląda. Kurde, dobrze my to sorgo rozcięliśmy. Mówię, tu pod lasem wygląda świetnie. Taki duży kontrast jest, bo ono jest naprawdę przepiękne pod względem koloru właśnie dorastania. No ładnie dorzucę. No i tu do połowy. Zawika i ogień. No także myślę, że dzisiaj może tam posiedzę, poogarniam tak, żeby prawdopodobnie już gdzieś po tych żniwach no ta firma była założona, bo teraz głównie pewnie skupimy się kurczę na żniwach, bo to jest dla nas gdzieś tam ważne, zebrać ten swój plon, ten owoc po całym roku. O Jezus, nie, to te krzaki trzeba będzie tu wyciąć na pewno. Już drugi raz w sumie. No już drugi raz. Teraz będzie naprawdę teraz konkretny będzie plon, bo no ta nas powinien trochę się wozem najeździć. Bo no tamto pole jest no jest naprawdę spore. Za słomę też powinniśmy fajnie zarobić. A kurde, jeszcze co tu, ludzie bardzo konie chcieli. I to no powiem ci, że kurde, nie dość, żebyśmy mieli siana dla nich. Mielibyśmy tego owsa, bo byśmy zawsze małe poletko. To wiesz, dla nas fajnie, bo byśmy se koniami pojeździli po mapie. A tam elegancko rzucę ta siewka, ja pierdzielę. No, ja ci powiem, że jadę, odwracam się na flitraku, wreszcie wiecie, mam tego flitraka ogarniętego, bo mam włożone sobie te koce i to tak zarąbiście wygląda. Ale tak fajnie to się można przeglądać, jak bez kabiny jest ten ciągnik. Koce od Adama są chyba. Ja, były zawiezione. Na wóźle, ślichi. Kolejne się tutaj już, jak widzimy, wełny robią. No i wjeżdżamy z naszą przepiękną, nową uprawę, jaką są... Zimnioczki, panie majster. No, zimnioczki naprawdę. O Jezu.
coś pięknego są. No dorzuci to, to trochę byśmy podnieśli lekko. O, dorzucaj, dorzucaj, jedź im powoli, żeby to wiecie. To są jednak krzaczory, już wysokie. I mogłoby być lipa pod względem tego, żeby nie doleciał wszędzie ten nawóz. A tak to dość sporą dawkę rzucimy, to się ładnie rozpuści. Będzie pole pod kolejny sezon przyszykowany, dobrze. No to musimy się nad opryskiwaczem, ale kurde, najgorsze to, że tych opryskiwaczy nie ma, są sadownicze tylko. Na stunkę trzeba opryskać. Więc na stunkę, no tutaj stunka, a tam kury u nas tak dziobią, że one by tu se tą stunkę zdziobały całą. Wiem, że gdzieś tam w ziemniakach, no to nawóz się daje pod spód, nie? Czy tam obornik, nawozu się nie robi, no ale musimy to czymś nawieść. Jak mamy to robić poza odcinkiem, a że to ładnie wygląda, to bardzo chętnie sobie tu chciałem podziałać. No i kurde, i to mi się podoba. Razem kończymy robotę, 36 minut odcinka. Dajcie Panie Boże, żebyśmy mieli więcej dobrze, czasu jeszcze jutro na przykład. I byśmy nagrali już intro, bo tak szczerze mamy już konkretnie wszystko, nawet wiecie, takie podstawowe interko, nie mówię już z ujęciami takimi wiecie, jak zawsze, jak było przy poprzednim chłopakach do cięcia, ale chociaż takie wiecie, podstawowe dwa zdjęcia całej farmy i dziękuję, dobranoc, nie? Także no mam nadzieję, że coś się uda konkretnego zrobić, my wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy, zapraszam do Tanasa na kolejny odcinek, no i co? Wpadajcie na konkurs Kingwina, bo już zostało chyba 14 dni tylko, także ale zapisujcie się. Coś ci tam rzucił. Mordo, nie zaglądaj tak, bo że zaglunduj się rękomi, łopor pewnie, bo rozsiewać. Także co, na razie, strzała, trzymajcie się, cześć! Cześć.